co Artur na początku mówił o tym, jak zwyciężać. No i jeden duch. Ja będę mówić o zwyciężaniu, o moim zwyciężaniu i o tym, jak ja przechodziłam przez kolejne rzeczy. Nawet sobie tutaj napisałam zwycięstwo. Wzorem tak naprawdę dla mnie jest życie Jezusa. Nie ma innego wzoru. Nie ma innej drogi, tak? Jest Jezus, jest Jego życie. Patrzę na Jego życie i wiem, jak zwyciężać. Wiem również to, że Jezus... Życie Jezusowi się nie przytrafiło. I nie może się przytrafić nikomu z nas. Mamy budować swoje życie. Jezus dał wzór, jak budować swoje życie. W Bożym Słowie jest też napisane, jak ma wyglądać nasze życie. Wystarczy, że będziemy czytać to ze zrozumieniem. Jest tam wzór na nasze życie, na to, kim mamy być. I stamtąd ja też czerpię, tak? Wiem, że Jezus nie gardził czasem małych początków. Wiedziane jest w ogóle w Bożym Słowie, że Bóg lubuje się w czasie małych początków. Ja mam za sobą czas małych początków. Gdzie się budowałam, gdzie zwyciężałam. Poszczególne etapy. W ogóle jak się patrzy na życie Jezusa, zobaczcie, 12 lat, siedzi w świątyni, uczy się, tak? Zaczął swoją służbę, jak miał 30 lat. Ja kiedyś gdzieś przeczytałam albo usłyszałam, że do 30 roku życia w żydostwie mężczyźni pracowali u swojego ojca. Uczyli się, szlifował się ich charakter i w pewnym sensie być może też odpracowywali jakby coś, tak? Pracowali u ojca, dopiero gdy kończyli 30 lat, wychodzili na swoje. Czas małych początków. Czas budowy swojego życia. Jezus zaczął swoją służbę, gdy skończył 30 lat. Prawdopodobnie w jego przypadku też tak było. A dodatkowo wiemy też to, że Jezus był cieślą. Nie był stolarzem. On nie budował krzeseł ani stołów. Jezus budował dom. Wiedział, jak zbudować dom. Dom to jest dla mnie taki symbol naszego życia, tak? On budował dom. Wiedział, jak ważny jest fundament, żeby ten dom dobrze stał i jak ważny jest dach. Ja budowałam dom. Wiem, jak musiałam odkopać fundamenty w domu i wiem, co się działo, gdy przecierał mi dach. Naprawdę, gdy zbudujemy swoje życie tak jak dom, to będzie to dom na skalę, tak? To nic nas nie dotknie. Tak buduje też moje życie. Jezus był posłuszny, ja też jestem posłuszna Bogu. A przynajmniej dążę do tego, zawracam, gdy coś mi się zdarzy, gdy upadnę. W ogóle żołnierze izraelscy składają przysięgę, tak jak żołnierze składają przysięgę na wierność w każdym kraju, ale ich przysięga jest inna. Oni na takiej wysokiej bardzo twierdzy, na płaskowyżu wzniesionej, gdzie widać całą okolicę, mówią: Masada nigdy nie upada. Oni mówią: twierdza, Masada znaczy twierdza. Twierdza nigdy nie zostanie zdobyta. My jesteśmy twierdzą, tak mamy zbudować swoje życie, tak ja buduję moje życie. To, co pamiętam jeszcze, co przywiozłam z Izraela, to, co też powiedziała tutaj Agata po powrocie, to, że Jezus każdego jednego dnia wierzył. Widać to po Jego życiu. I każdego jednego dnia budował swojego wewnętrznego człowieka. Nie ominęło Go to i nie minie to też nas. Jeżeli chcemy realnie zwyciężać, to tak musimy żyć. Każdego dnia wierzyć i każdego dnia budować swojego wewnętrznego człowieka. Na jednym zwycięstwie, na czymś jednym, co sięgniemy wiarą, jakby nie przelecimy przez całe życie, tak? Kiedyś mój mąż też o tym mówił. Jak odchodził z firmy, myślał wtedy, że na jednym tym takim wielkim zwycięstwie jakoś popłynie. No nie, każdego dnia wierzymy i każdego dnia budujemy swojego wewnętrznego człowieka. Do uczniów też mówił: czuwajcie, tak? I też to, co jest ważne, jak patrzę na Jezusa, to, że On porzucił swoją boskość i pokazał nam, jak żyć z pozycji człowieka. To jest dla mnie w ogóle wzór. Gdy wziąłem ten wzór, szłam dalej zwycięstwo, tak? To, co musiałam, to też troszeczkę tak nawiązując do tego, co mówiła Asia, tak, w swoim świadectwie. To, co ja musiałam zrobić w moim życiu, to odwrócić się od martwych uczynków. Narodziłam się na nowo, tamte życie stało się stare, tak? I od tak zwanych złych uczynków odwracamy się bardzo łatwo. Bardzo łatwo zrezygnować nam z rzeczy, które nas ranią. Ale są też takie rzeczy, które czasami trzymamy sobie, bo ciężko na coś zapracowaliśmy, albo bo trudną drogą do tego doszliśmy. Ja na przykład tak miałam z wykształceniem. Uważałam, że moją ciężką pracą,
doszłam do jakiegoś wykształcenia, tak? No i gdy poznałam Jezusa, na początku jakby nie dotykałam pewnych tematów macierzyństwa, wykształcenia, uważałam, że jestem dobrą mamą, ale później zrozumiałam, że gdy przychodzę do krzyża, to tamto jest martwe. Nawet gdy z pozycji tego świata, to tak jak patrzę, ten świat było żywe, musiałam poniżyć to, że swoją ciężką pracą zapracowałam na wykształcenie i obejrzeć to z perspektywy krzyża. Przeczytałam, że mądrość ludzka, że większe jest głupstwo Boże niż mądrość ludzka. Oglądałam siebie w ogóle z tej perspektywy. Musiałam przyjść z moim macierzyństwem, gdzie uważałam, że jestem dobrą mamą i ludzie mi mówili, jesteś dobrą mamą. Okazało się, że mnóstwo błędów z perspektywy krzyża. I gdy trzymamy jeszcze cokolwiek sobie ze starego życia, nie uznamy tego za martwe, patrząc z perspektywy krzyża, to jest nam trudno. Trudno, bo ciągle coś jeszcze, gdzieś jeszcze nie wpuszczamy Boga. Ja już kiedyś mówiłam też o pokucie. Ja pokutowałam z wielu rzeczy. Uważam, że bez tego nie ma zwycięstwa. To jest w ogóle tak, jakbyśmy wyjechali samochodem w złym kierunku, tak? Co musimy zrobić? Zawrócić i pojechać w przeciwną stronę. Pokutują odważni. To jest w ogóle odwaga, to nie jest wstyd. Ja w swoim życiu pokutowałam z wielu różnych aspektów i to niosło zawsze zwycięstwo do mojego życia. Nigdy nie było inaczej. Ja czasami na przykład widzę, że ludzie by chcieli, żeby Bóg coś zrobił w ich życiu, tak działając jakby z zewnątrz, ale sami nie chcą zmieniać swojego życia. No tak nie będzie, tak? Nigdy w moim życiu tak Bóg nie zadziałał i nie zadziała w życiu nikogo, tak? Bo Bóg przyzna się do swojej prawdy. Jak my będziemy w Jego prawdzie, to Bóg się do tego przyzna. Nie będzie tak, że my będziemy żyli troszkę tak, a troszkę tak, jak będziemy chcieli i Bóg się do tego przyzna. Tak nie jest, tak? Pokutowałam i w małżeństwie, i w macierzyństwie, wobec ludzi, przepraszałam, przyznawałam się do błędu i zwyciężałam do błędnego myślenia, do błędnego rozumienia, nieraz do tego, że wydawało mi się, że dobrze słyszę głos Ducha Świętego, usłyszałam źle, pokutowałam z tego i szłam do przodu. Zawsze też traktowałam Boże prawdy, nie jako Boże nakazy i zakazy do mojego życia, tylko jako dobre rady i błogosławieństwa. Bóg to jest w ogóle dobry tata, tak? Jeżeli to jest dobry tata, to co on mówi, te jego prawdy, to są dobre rady i błogosławieństwa do naszego życia. Ja mam takie podejście. Zawsze to wynosi moje życie, tak? Nigdy nie było tak, żebym oparła się na jakiejś Bożej prawdzie i żeby to nie zadziałało w moim życiu. Nigdy tak nie było. W ogóle ja się modlę, żeby Boże prawdy, żeby one zostały wyryte w moim sercu. Żeby nie było tylko tak, że poznaję je ze słowa, żeby nie były jakąś tylko literą, ale żeby były takie moje, żeby były we mnie mięsiste. Modlę się i przyjmuję. I zwyciężam. Dla mnie po prostu jest to przejaw miłości Bożej do mnie, tak? Te Boże rady i błogosławieństwa. Na tym zbudowaliśmy z Michałem nasze całe życie nowe. Jest też powiedziane, że pobożny to jest ten, który opanował siebie, tak? Że w oczach Boga więcej wart jest ten, który opanował siebie niż zdobywca miasta, więc przekładając to na nasz język, może być też tak, że na nasze okoliczności, że pobożny to jest ten, który opanował siebie, niż tylko ten, który głosi na stadionach. To jest też taka prawda. Najpierw siebie, tak? I to wcale nie jest trudne, opanować siebie, bo mamy łaskę, czyli Bożą zdolność w nas do tego, ażeby się zmieniać. I ja mam takie świadectwo w moim życiu, że ilekroć ja mówiłam tak chcę, Boża zdolność we mnie zawsze pracowała ze mną. W ogóle ja chcę mieć tak na ziemi, jak jest w niebie, ale jeżeli ja chcę mieć tak na ziemi, jak jest w niebie, to co jest legalne i dopuszczalne w niebie, jest legalne i dopuszczalne w moim życiu, a to co jest nielegalne i niedopuszczalne w niebie, jest nielegalne i niedopuszczalne w moim życiu. To jest bardzo proste. Ja też na przykład do zwycięstwa używałam proklamacji. Proklamowałam, to dzisiaj proklamuję, proklamowałam Boże Słowo, ogłaszałam i szłam naprzód. Jest powiedziane, że w mocy języka jest życie i śmierć. Tak powiedział Bóg.
Więc ja siadałam z wiarą i ogłaszałam. Kompletnie nic nie czułam nieraz. Nie miałam do tego żadnych emocji. Ale ogłaszałam, tak? Proklamowałam. Jest powiedziane, że Boże Słowo nie wraca puste. Do mnie nigdy nie wróciło puste. Gdy siedziałam i mówiłam, okładam Twoją krwią rany, które są we mnie. Kompletnie nic nie czułam. Mówię, Boże, mówię, na początku to mi było trochę głupie. Mówię, Boże, dziwnie mi z tym, tak? Ale Ty powiedziałeś, że Twoja krew wystarczy. To ja okładam Twoją krwią rany w mojej duszy. Pouzdrawiałam się. No moje życie jest naprawdę tego świadectwem. Z proklamacjami też było tak. Kiedyś taka osoba, trenerka wellness, powiedziała coś takiego, że żeby coś w naszym życiu stało się naszym nawykiem, musi najpierw stać się naszym rytuałem. Czyli nie ma czegoś takiego, że zapominam, czy od czasu do czasu, tylko regularnie, każdego dnia siadałam i proklamowałam. Później to był mój rytuał, później weszło mi to w nawyk. Nie musiałam do tego nic czuć. Do zwycięstwa, już o tym mówiłam, prowadzi nas też przebaczenie. Ja miałam komu wybaczyć? Poczynając od siebie, tak? Ale wybaczałam też mojemu mężowi, wybaczałam też mojemu tacie. Gdy ja się narodziłam z Bożego Ducha, gdy ja im przebaczyłam i gdy zrozumiałam, że to nie oni będą uzdrawiać moje rany przez to, że na przykład też mnie przeproszą, a tam na przykład nigdy mnie nie przeprosił, no ja tego nie oczekuję, to ja się jakby odcięłam od tego, powiedziałam, jestem nowym człowiekiem, tak? Jestem nowym człowiekiem, jestem narodzona z Bożego Ducha, zaczynam nowe życie. Tym, którzy mnie skrzywdzili, wybaczam. Jezus powiedział, że On nigdy mnie nie wspomni. Ja przebaczyłam, poprosiłam Jezusa o przebaczenie, tak? Za życie, którym żyłam bez Niego. Jezus powiedział, że On mnie nigdy nie wspomni. Więc ja nie wspominam tym, którzy mnie zranili. Ja rany okładam krwią, ale ja nie chodzę i im nie wypominam. Ja też nie mam czegoś takiego, żeby powiedzieć, jestem taka i taka, dlatego że miałam tak. Że mąż mnie zdradził w starym życiu, a mój tata mnie bardzo mocno skrzywdził. Nie ma we mnie miejsca na to. Narodziłam się z Bożego Ducha. Jezus powiedział, że Jego krzyż i Jego krew wystarczy. Więc okładałam rany krwią. I nigdy więcej tym osobom, gdy wybaczyłam, nie wspomniałam. Nigdy więcej nie przyszło mi do głowy, żeby też powołać się w jakikolwiek sposób na to, tłumacząc swoje zachowanie. Jestem nowym człowiekiem. Nie mogę powoływać się na stare w pewnym sensie życie, mówiąc, że krew Jezusa nie działa. Działa. Okładałam te rany i mówiłam, działa, działa, musi działać, bo Ty tak powiedziałeś. Będę tego dowodem. A im wybaczyłam. Mogę zacząć nowe życie w każdym aspekcie mojego życia. Tak samo wybaczyłam sobie. Siebie potępiałam, siebie obwiniałam, tak? W ogóle do zwycięstwa, do przebaczenia sobie, to, co mnie prowadziło, tak? Zaczęłam rozpamiętywać moje zwycięstwa z Bogiem, a nie moje porażki. Rozpamiętywanie porażek naprawdę do niczego nie prowadzi. Rozpamiętuję moje zwycięstwa. I nie uciekam, bo ucieczka to nie jest droga na wolność. Nie uciekam od tego, że muszę spokutować, czy od tego, że muszę przeprosić, że muszę zmienić myślenie. Jest tak, że w życiu czasami przechodzimy przez pewne okoliczności. I my z Michałem też przechodziliśmy przez różne okoliczności, gdy się narodziliśmy na nowo. W takich okolicznościach można położyć też fundamenty. Jeżeli w takich okolicznościach zbliżamy się całymi sobą do Boga, to jest to miejsce, gdzie możemy położyć duży naprawdę fundament. Akurat na początku tego roku mieliśmy takie 2 miesiące, gdzie Michał był bez pracy. Nie mieliśmy dochodów, tylko Michał pracuje, tak? Dla duszy jest to taka dość trudna sytuacja, tak? Była to kwestia też jakiegoś może błędu, który popełniliśmy, tak? I przez ten czas Michał na nowo rozwijał swoją działalność. Ale my faktycznie byliśmy bez dochodów. Mamy 2 dzieci. Na utrzymaniu jest dom, jest normalne życie, tak? Trzeba jeść. Przez ten czas my z Michałem spacerowaliśmy po lesie i rozmawialiśmy. Rozmawialiśmy ze sobą i rozmawialiśmy z Bogiem. I teraz, gdy minął ten czas, gdy minął wiele miesięcy, gdy Michał jest na przykład w Gdyni, my wiemy, że w tamtym czasie, w tych trudnych, powiedzmy, chwilach, tak to można nazwać,
Położyliśmy pod nasze małżeństwo dodatkowy fundament. Gdy my to wspominamy, te nasze spacery i te nasze rozmowy, to my wiemy, że wtedy wydarzyło się w nas coś takiego i w naszej relacji z Bogiem coś takiego, co jest jakimś dodatkowym fundamentem i wzmocnieniem. Można wykorzystywać ten czas, tylko trzeba całym sobą przylgnąć wtedy do Boga. Całym sobą. My tak to wykorzystaliśmy. Każdy to może tak wykorzystać. Jest powiedziane, że bramy piekieł nas nie przemogą. I to jest prawda. Zawsze bardzo mocno doceniałam modlitwę wstawienniczą. Zawsze. Modliłam się, odkąd dowiedziałam się, że mam się modlić wstawienniczo. Na początku nawet nie wiedziałam jak. Uczyłam się tutaj na modlitwach wstawienniczych. Słuchałam tego, jak się modlą ci, którzy już wiedzieli. I się uczyłam, tak? Od Artura, od Agaty. Uczyłam się od mojego męża. I nauczyłam się. Zawsze się modliłam wstawienniczo. Za moje dzieci, za mojego męża, o nasze życie. Kościół nie ma, bo się nie modli, tak jest powiedziane. My mieliśmy, bo modliłam się ja, modlił się też Michał, tak? Ale ja zawsze się modliłam. Byłam jego pierwszym wstawiennikiem. Najlepszym jego wstawiennikiem. Jak nie wiedziałam, jak się modlić, to poszukałam sobie w Słowie Bożym. Mówię, jak mam się o niego modlić, bo ja jeszcze nie wiem. Modliłam się, niech on będzie królem, kapłanem i prorokiem. Niech on ma wiarę jak Abraham. Niech on ma mądrość Salomona do biznesu. Niech on ma serce Dawida. A on mi powiedział całkiem niedawno, że on wtedy, gdy rósł, to czuł wsparcie mojej modlitwy, tego, że ja się o niego stawiam. Działało. Asia mówiła też w świadectwie o innych językach. Ja bardzo doceniam wartość innych języków. Kiedyś składałam takie świadectwo na modlitwie, gdy siadałam do Słowa Bożego, modliłam się, Boże, niech te Twoje Słowo będzie we mnie żywe, tak? Niech to nie będzie tylko litera, niech to we mnie ożyje, niech to stanie się we mnie takie mięsiste. I otwierałam Boże Słowo i zaczynałam czytać. I któregoś razu czytałam i zrobiłam przerwę, zaczęłam się modlić w językach. I w pewnym momencie stało się coś, czego ja sama do końca nie potrafiłam zrozumieć. Miałam wrażenie, że to te języki we mnie ożyły w tym momencie. Więc przerwałam i mówię, Boże, co to jest? Mówię, te języki stały się takie żywe, jak nigdy wcześniej. Bóg do mnie powiedział, mówi, bo to jest moje słowo. To jest moje słowo do Twojego ducha, niesie życie. O to się modliłaś. Nowe języki mnie też prowadzą do zwycięstwa. Ja w swoim życiu też nie szukam proroków. Ja przyjmuję prorocze słowo, jeżeli ono jest, tak? Ale pierwszym prorokiem, tak, modlę się, przyjmuję od ducha, jakby jestem ja, tak? Nie biegam, nie szukam tylko ludzi. Gdybym przyjmowała to, co ludzie nazywani prorokami uwalniają do mojego życia, byłabym już mamą przynajmniej dwójki dodatkowych dzieci. Ale nigdy to nie było zgodne z pragnieniem, które było we mnie. Nie kładę tak zwanego runa, to jest Stary Testament, Boże, niech to się stanie, jeżeli coś tam się wydarzy, jeżeli będą takie czy inne warunki. Nie szukam też potwierdzenia u innego człowieka, jeżeli coś do mnie mówi Bóg. Czasami, gdy czegoś nie jestem pewna, przyjdę po radę, ale czasami, gdy też z kimś rozmawiam i ktoś do mnie przychodzi, mówi, Julita, co ty sądzisz, co mam zrobić? Mówię, nie wiem, co masz zrobić, idź się pomóc 3 dni, przyjdź do mnie, co ci powiedział Duch Święty, i wtedy porozmawiamy, tak? Ja też najpierw uderzam do Ducha Świętego. Czasami, gdy czegoś nie jestem pewna, przychodzę do porady, ale najpierw lgnę sercem do mojego Ojca, tak? Do mojego Pana. Mówiłam też kiedyś, zostałam uzdrowiona z guza piersi. I musiałam utrzymać moje uzdrowienie. Bo też przyszło z pracą. Pamiętam kiedyś, może ze 2 lata temu, zaczęła mnie boleć pierś. Dokładnie w tym samym miejscu, w którym miałam guza. Na początku pierwszego dnia pochło, mówię, no nic się tam nie dzieje. Drugiego dnia pochło, mówię, diable, nic się tam nie dzieje. Trzeciego dnia pochło, zabolało. I odruchowo wzięłam i wsadziłam rękę, dotknęłam tego miejsca, w którym miałam guza. I w tym momencie Duch Święty do mnie powiedział, mówi, czego tam szukasz, co chcesz znaleźć? Cofnęłam rękę i powiedziałam, nic tam nie szukam, niczego tam nie chcę znaleźć. Gdybym dalej tego szukała,
Znalazłam tam muza. Jestem tego świadoma, tak? Bo przyszło na bezbożnika to, czego się bałam. Musiałam stanąć w wierze, że jestem zdrowa. Skoro jestem zdrowa, to jestem zdrowa i tego nie szukam. Jak przyjęłam przez wiarę, że jestem zdrowa z choroby tarczycy, to choć wypadały mi włosy, choć diabeł mnie straszył różnymi objawami, tak? Rozwalą ci się organy, w ogóle jesteś mamą, co ty robisz? To powiedziałam, będę w tym trwać i nie będę patrzeć na to, co widzą moje oczy. I zwyciężyłam. Jestem zdrowa. Alleluja. Moje życie, to co buduje moje życie, co pomaga mi zwyciężać, to też jest wdzięczność. Ja też już o tym mówiłam, ale ja żyję wdzięcznym życiem. Patrzę wstecz, jak duże rzeczy w moim życiu uczynił już Bóg i to buduje moje życie. To daje mi siłę, żeby dalej iść i zwyciężać. Gdy przychodzę do czegoś, co z pozoru wydaje się jakąś górą, to przypominam sobie, że gdy przeszłam do góry wcześniej, gdy ją przeszłam, okazała się pagórkiem. Nie była górą, tak? To buduje moje życie. Każdego dnia jestem wdzięczna za to, co, przez co przeszliśmy z Michałem, z Bogiem, tak? Za nasze zwycięstwo. Naprawdę wdzięczność daje takiego powera, olbrzymią siłę. Pilnuję też tego, jakie myśli kręcą się po mojej głowie. Nie pozwalam, żeby te moje myśli sobie krążyły i szły tam, gdzie chciały. Jezus powiedział, że mamy kochać Boga całą swoją duszą, sercem i myślą. Jeżeli moje myśli nie idą w kierunku, które nie są zgodne z Bożą prawdą, to znaczy, że nie kochają, nie wielbią Boga. Zawracam je z tamtej drogi. Nie puszczam ich tak. Ich tam w ogóle mam taki papierek lakmusowy na moje myśli. One muszą być zgodne z krwią Jezusa, z Jego pustym grobem, z Jego zmartwychwstaniem i w niebo wstąpieniem. Muszą być zgodne, tak jak Słowo Boże mówi, że jest trzech świadków. Że jest Słowo Boże, Duch Święty i krew Jezusa. Moje myśli muszą być z tym zgodne. Zawracam je, gdy uciekają w niewłaściwą stronę. Ja sobie coś zapisałam. Hegel kiedyś coś takiego powiedział, że jeśli łatwo przejmujesz się każdą myślą, która pojawia się w twojej głowie i zwracasz na nią uwagę oraz zwracasz uwagę na pomysły swojego ciała, to narobisz sobie kłopotu. Więc ja pilnuję moich myśli, tak? Pamiętam, jak byliśmy też na wakacjach z Michałem i w pewnym momencie przygotowałam dla nas jakiś taki obiad, coś w ogóle dobrego i czułam, jak przychodzi do mnie jakiś duży smutek, jakiś ciężar. Spojrzałam na początku tak na to z boku, mówię, co to jest w ogóle takiego? Skąd pojawia się w mojej głowie w ogóle jakiś taki smutek bez żadnego powodu? Poszłam, pamiętam, pod prysznic, bo nie zdążyłam się jeszcze umyć po morzu i Duch Święty do mnie powiedział, teraz się temu sprzeciwstaw. Dlaczego coś rozważasz? Teraz się temu przeciwstaw. Położyłam rękę na mojej głowie i powiedziałam, wąt diable ode mnie. Od razu odeszło. Ale nie weszłam w to, choć mogłam się temu dalej poprzyglądać. Pilnuję mojego serca. Stamtąd tryska źródło życia. Każdego dnia pilnuję mojego serca. W ogóle jest tak, że złe myśli bardzo łatwo zakorzeniają się. Czasami to też tak, jak złe myśli o innych. Ja kiedyś też składałam z tego świadectwo, tak? Jak wyszłam z zazdrości, w ogóle ze złych myśli o innych ludziach. Bardzo łatwo jest puścić złe myśli do swojego serca. Wcale nie jest tak łatwo jej się tam stamtąd pozbyć. Musimy pilnować swojego serca, bo stamtąd tryska źródło życia. Jeżeli tak naprawdę mamy złe myśli o innych, to tak naprawdę życzymy im, żeby się potknęli. Musimy być tego jakby świadomi, jak ja tego doświadczyłam, tak? Wyszłam z tego, pilnuję czystości mojego serca. Do swojego życia przyjmuję też bardzo mocno świadectwa innych ludzi. Nie patrzę na świadectwo innych ludzi i nie mówię, oni tak mają, a ja nie mam, tylko patrzę na świadectwo ich życia i myślę, co ja z tego mogę wziąć, żeby dalej zwyciężać, żeby dalej iść gdzieś do przodu. I takim pokażę przykład na mojego męża, to jest też dla mnie takie najprostsze. Mój mąż w ogóle w starym życiu, on w ogóle w starym życiu to był taki, on to był taki pstryczek elektryczek, można powiedzieć. No to naprawdę oddaje jego obraz w starym życiu. Był kompletnie, miał ambiwalentny stosunek do technicznych rzeczy, nie potrafił, był zielony, czego się nie dotknął, to się popsuło. Gdy narodził się
Ja w ogóle na przykład podam wam taki przykład, tak? Mąż mój postanowił w starym życiu, że będzie wieszał lampę, więc ja się zabrałam, pojechałam z domu na zakupy. Niedziela, godzina 18, dzwoni mój mąż i mówi, gdzie ty jesteś? Ja mówię, no gdzie, w sklepie jestem. A kiedy będziesz? Mówię, za godzinę. On mówi, przyjedź do domu, bo w całym domu nie ma prądu. W ogóle super, tak? Mamy niedzielę, 18 godzinę, minus 10 na zewnątrz, w całym domu nie ma prądu. Piec nie działa bez prądu, nie ma ciepłej wody, nie ma światła, nie da się nic ugotować do jedzenia i nie ma prądu, tak? A mój mąż na przykład nie może otworzyć szafki na korki, która jest w ogrodzeniu, bo twierdzi, że się zapiekła od słońca. To wiecie, to były takie rzeczy, tak? Ale gdy mój mąż narodził się z Bożego Ducha, to on w ogóle uwierzył, że cała pełnia mądrości z nieba mieszka w nim. I że on wszystko może. I że on może się uczyć i on może w tym wzrastać. Zaczął wieszać lampy, wiercić wiertarką, nie wbijać na gwóździeczki, naprawiać zamki, naprawił kosiarkę, wie o co chodzi w samochodzie i dla niego nie ma czegoś takiego, że on przed czymś stanie i powie, nie zrobię tego. On się modli i robi. Więc ja nie mogę przyjść do mojego męża i powiedzieć, że ja nie umiem. Mogę powiedzieć, dorać mi, tak, bo próbowałam, ale nie wiem jeszcze do końca jak. Ale nie mogę powiedzieć, skoro pełnia mądrości mieszka we mnie, że nie umiem, bo on zawsze mówi, ja zrobię, ja umiem. On sobie wymodlił produkt, który sprzedaje na rynku. Ściągnął objawienie z nieba i ściągnął i wymodlił zapotrzebowanie na rynku na to. I teraz, gdy ja patrzę na świadectwo jego życia i na przykład on jest w Gdyni i staje przed czymś, co jest dla mnie w jakiś sposób nowe, albo gdzie jeszcze jakiś lęk próbuje się czaić i przypominam sobie, jak robi to on, to mówię, to ja mogę. To ja też mogę. Skoro on może, to ja mogę. Przynajmniej spróbuję. Naprę na to. Jak trzeba będzie, to poproszę o radę. W ogóle czerpię ze świadectwa innych ludzi. Kiedyś też mówiłam tak, jak Duch Święty do mnie powiedział, jak mieliśmy gościa anglojęzycznego, ja się obawiałam, czy ja sobie poradzę. To mnie powiedział, a gdyby Artur znał tak angielski jak ty, co by zrobił? Wygłosiłby i nauczał w tym języku. I Duch Święty powiedział, to ty też możesz, tak? Tak mogę, bo świadectwo innych ludzi jest dla mnie tego dowodem. W moim sercu jest ogień. We mnie w ogóle pali się ogień. Ale to ja jestem strażnikiem tego ognia. Ten ogień wszedł we mnie, gdy się narodziłam z Bożego Ducha. Ale tylko ja dokładam do tego ognia. Tylko ja go podpalam. Ja nie czekam, że na przykład Bóg zrobi coś z zewnątrz, żeby ten ogień się bardziej rozpalił. Ja dokładam. Ja każdego dnia wierzę. Ja się buduję. Ja mam pomysł. Ja mam plan na siebie. Ja tego szukam. Tak? Ja na przykład przez najbliższe 2 lata wiem, co będę czytać. I to się tak ciągle przesuwa. Rok temu też wiedziałam. Ja wiem, w których obszarach jeszcze muszę się zbudować, ale to ja pilnuję tego ognia. Ja go wzniecam na nowo. Powiedziałam kiedyś sobie, że nigdy nie będę letnia. Więc dokładam do tego ognia. Niech on płonie. Teraz wyszliśmy na ulicę. Modlę się o poselstwa, które tam będę mówić. Modlę się o to, co mówię tutaj do was. Modlę się o to, jak rozmawiam z ludźmi. Modlę się, żebym była ciągle gorąca. Stoję na straży mojego ognia. I w swoim życiu całym sercem ufam Jezusowi. Ja też podjęłam taką decyzję, że będę mu ufać. Ufam w każdym aspekcie, na każdej drodze. Teraz mamy taką sytuację na przykład, że mój mąż jest 3 dni w Gdyni. I czasami ktoś mnie zapyta, a co on tam robi? Nie wiem, co on tam robi. Mówi, że pracuje, tak? Ja w ogóle nie muszę wiedzieć, co on tam robi. Ja ufam Jezusowi. W starym życiu mnie zdradził, tak? Jest nowym człowiekiem. Poznał Jezusa. Ufam Jezusowi. Oddałam mu moje życie. Ufam w to, że on trzyma moje życie w swojej dłoni. I ufam w to, że on spotkał Jezusa. Naprawdę nie muszę wiedzieć, co mój mąż tam robi. Mógłby chodzić po knajpach i głosić, albo po pubach, po dyskotekach i głosić Ewangelię. Tak samo bym w to ufała, bo zaufałam Jezusowi. I w to, że on jego i mnie trzyma w swojej dłoni. Jestem nowym człowiekiem, tak? Odcięłam się całkowicie od starego życia, od starych korzeni. Odcięłam się od przekleństw pokoleniowych. W mojej rodzinie kobiety były szeptuchami od strony mojej mamy. To się przekazywało z kobiety na kobietę, tak? W linii damskiej.
to są czary, tak? Gdy ja się jeszcze narodziłam z Bożego Ducha, myślałam, że szeptucha to też taki znachor, kto uzdrawia, ktoś dobry. Później się dowiedziałam, że to są tak naprawdę czary. Odcięłam się od tego. Wiem, jak silne było to przekleństwo. Dwa razy mojej babci spalił się dom. Dwa razy została wywieziona, raz do Gruzji, raz gdzieś na Ukrainę w ramach jakiejś repatriacji. Jako stara panna wyszła za mąż, umarło jej pierwsze dziecko. Później ciocia, która się tym parała, nie miała dzieci, tak? To było silne przekleństwo. Moja mama mówiła biednemu zawsze wiatr w oczy, to jest obraz jej życia. Ale ja jestem tą osobą, na której te przekleństwo w naszej rodzinie się zatrzymało. Bo ja się od tego odcięłam, narodziłam się na nowo. Ja nie wiem, co będzie z moją siostrą i z moim bratem według ciała, ale mojej rodziny to już nie dotknie. Odcięłam się też od olbrzymich lęków, które były ze strony mojego taty w moim życiu i które mnie zainfekowały. Ja kiedyś złożę wam z tego świadectwo, które bardzo mocno wpłynęły na moje życie, ale ja się od tego odcięłam. Ja bym nigdy tutaj, jako stary człowiek, nie wyszła do was powiedzieć, tak? Ale tamten człowiek nie żyje. I na koniec powiem wam jeszcze jedną taką rzecz. To jest taki rodzynek. Ostatnio nasz syn szedł przez las. Szedł sam, szedł po godzinie 19, po ciemku musiał wrócić do domu. Ja byłam tutaj na modlitwie wstawienniczej. Nie ma autobusu. Zadzwonił do mnie i mówi: mamo, chciałbym chociaż słyszeć twój głos przez telefon. Mówię: zapal sobie latarkę w telefonie, będziesz też więcej widział na drodze. Gdy przeszedł przez ten las, powiedział do mnie: dobra, już się mogę rozłączyć. I w ogóle to mi pokazało, że ja byłam do niego jak głos Ducha Świętego przez ten telefon. Nie miał mnie fizycznie, miał tylko mój głos. Rozmawialiśmy o czymkolwiek. I to mi przypomniało taką sytuację, bo ja się nie bałam o niego, gdy on szedł przez ten las. Bóg mi kiedyś pokazał coś takiego, kiedyś jechałam samochodem, odwiozłam córkę i Bóg do mnie powiedział: czy ty naprawdę do końca wierzysz w to, że ja jestem dobry? Ja mówię: no tak, Boże, wierzę, przecież wyznaję tak swoimi ustami, jesteś dobry. No jesteś dobry, tak? Twoje słowo mówi, że jesteś dobry. Ale czy ty w sobie, do szpiku kości, wierzysz w to, że ja jestem dobry? I to było dla mnie takie niewygodne wtedy słowo, takie trochę konfrontujące, bo przecież tak wyznaję, a Duch Święty mnie o to zapytał. I wtedy przyszło do mnie coś takiego, już nie pamiętam, czy to przeczytałam, czy gdzieś usłyszałam, ale to Duch Święty do mnie powiedział mi: a gdybyś szła ciemną doliną, jakimś ciemnym lasem, czy ciemną ścieżką i naprzeciwko siebie zobaczyłabyś wielkiego, barczystego mężczyznę, który idzie naprzeciwko siebie, co byś pomyślała? Ja mówię: no pomyślałabym, się trochę przestraszyła, że to jakiś taki krzywdę może mi chce zrobić. A Bóg do mnie powiedział mi: zobacz, gdybyś dogłębnie wierzyła w to, że jestem dobry, to byś pomyślała, że posłałem go tobie dla pomocy, bo idziesz przez ciemny las. A pierwsze, co do ciebie przyszło, to jest lęk. Dlatego do szpiku swoich kości jeszcze nie jesteś przekonana, że jestem dobry. I ja zaczęłam to w sobie budować. To uwiarę w to, że Bóg jest dobry. Ja wiedziałam, że ja muszę być przesiąknięta tym, gdy przechodzę przez jakiś chociażby ciemny las, muszę w 100% wierzyć w to, że Bóg jest dobry i tylko dobry, bo bez tego nie zwyciężę. To taka kropka do... Amen. Kiedy słyszysz świadectwa ludzi, to chcę, żebyś umiał wyciągać z tego konstruktywne wnioski. Jeżeli ktoś do czegoś może dojść i mówi jeszcze, w jaki sposób on to zrobi, i nie mówi, to znaczy Julita w ogóle ona nie opowiada subiektywnych rzeczy, ona opowiada subiektywne przeżycia na podstawie obiektywnych prawd. Jeżeli ktoś coś może zrobić i jeszcze mówi w jaki sposób, pokazuje te prawdy, to są dla nas otwarte drzwi od Boga. To mówi do nas Bóg. Bóg mówi, to są te rzeczy, które się stosuje. To tak to działa. To działa w życiu. To, co Julita mówiła, to były uniwersalne, fundamentalne rzeczy. Rozumiecie? Uniwersalne, fundamentalne rzeczy. Ona nie mówiła o szczególnych objawieniach osobistych. Bo jest wiele rzeczy, które my osobiście otrzymujemy od Ducha Świętego i to jest dla naszego indywidualnego, prywatnego prowadzenia i niekoniecznie jest do zastosowania w innym życiu, w życiu innego człowieka.
Ale to są fundamentalne rzeczy. I o ile zwycięża się na fundamentalnych rzeczach, o tyle może to robić każdy. Każdy. Dlatego Słowo Boże mówi, jeśli dziś głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych jak w dniu buntu. Co to znaczy? To znaczy, że dostajesz informację, to tak ma być. To tak ma być. Nie pytasz już Boga 40 razy znowu. Ja się dowiedziałem na przykład kiedyś, na początku mojej drogi z Bogiem, że kiedyś ktoś do mnie powiedział, ponieważ ja jestem sportowcem, ktoś do mnie powiedział takie coś. Pismo Święte jest jak dieta. Modlitwa innymi językami jak siłownia. Zbalansuj te rzeczy, będziesz miał dobrze. Taki mi ktoś radę udzielił kiedyś. Ja mówię, okej. Ja nie potrzebowałem nic więcej. Rozumiecie? Wiedziałem, że 60% sukcesu sportowca to jest dieta, 40% to jest trening. W porządku, mówię. To jest bardzo proste wszystko. Biorę sobie jakąś jednostkę czasową, tak? W tej jednostce czasowej, możliwej dla mnie, tak? Dzielę 60% na przyswajanie Bożego Słowa, 40% na modlitwę innymi językami. Co trzeba to robić? Sukces morowany. Nie ma bata. Dlaczego? Bo to są zasady. W ogóle uwierzcie, że wszystko jest zbudowane na zasadach. W ogóle ludzie, zrozumcie, na zasadach jest zbudowane. 14 miesięcy temu. Moja żona przyszła do mnie i mówi tak, ja chcę ćwiczyć z tobą na siłowni. Weszła na wagę. Ja mówię, ile ważysz? 78 kg. Ja mówię, posłuchaj. Potrzebuję od ciebie najpierw 2 lata. Nie wycofaj się, nie zerwij się. 2 lata. Przemienię ci metabolizm. Ja każdemu metabolizm mogę zmienić. Ktoś powie, ty głupoty, prawda? Nie. Tak jak kiedyś powiedziałem, że potrzebuję od obojętnie jakiego człowieka okresu czasu między 6 tygodni a 3 miesiące, żeby miał kaloryfer na brzuchu, obojętnie w jakiej wadze jest. Ktoś powiedział, to jest niemożliwe. Ja powiedział, to jest możliwe, tylko proszę cię, musisz mnie słuchać. Dokładnie od A do Z. Bo to jest możliwe. To trzeba posłuchać. 14 miesięcy Agata ćwiczy. 14 kilo schudła. Bez utraty tkanki mięśniowej. Mięśnie rosną, tłuszcz się spada. Dlaczego? Bo są określone zasady, w których funkcjonuje fizjologia człowieka. Moja i twoja. My możemy się nieco różnić, rozumiecie? Nieco. Są pewne jednostki chorobowe w ciałach, ale ja mówię o normalnej formule ludzkiej. Tylko mówię, trzymajmy się. Trzymajmy się. Proszę was, to ważne, co tutaj było powiedziane. To zasady są pokazywane, potwierdzane świadectwem.